Witaj, ja się nazywam Bartek Kuczyński, zwany Koziołkiem. I mój blog, którego już dawno już umarł, jakiś tam mój Twitter, na którym piszę rzeczy nie związane z IT. Wtedy tak jakoś wyszło. Ale nie, w ogóle dzisiaj będzie krócej, bo ja ledwo mówię. Ale będzie fajnie, obiecuję. Postaram się. I dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co to jest R2DB Sync. Jeżeli się komuś to kojarzy z biednymi wolinami, to się dobrze kojarzy, tylko że to nie ten setting, to jest taki Warhammer 40 tysięcy. Jest mrocznie, źle, boli i w ogóle na koniec jest mrok. Doświadczenia praktyczne, ponieważ nam się udało zrobić z tym nawet projekt. Ten projekt o dziwo zadziałał i on działa na produkcji. I klient nie zgłasza nam błędów. Ktoś go używa? Tak. To jest najlepsze, że ktoś go używa. Teraz poszliśmy do konkurencji. Konkurencja zobaczyła, że konkurencja ma coś takiego i też co? W podobny sposób. Generalnie śmiesznie. Śmiesznie było. Ja z tego będę mógł korzystać, nie będę. Okej. Rozsekujmy ten skrót. Reaktywne sterowniki baz danych. Jak znacie JDBC, to teraz mamy taką modę na reaktywne programowanie. Ta moda troszeczkę już umiera. Na całe szczęście. Ale ktoś w końcu w świecie Java'owym wymyślił, że trzeba mieć sterownik reaktywny do bazy danych. Po co? Jak sobie ktoś pisze, nie wiem, w skali, w Kotlinie, trochę mniej, ale w skali przede wszystkim, to tam też się można łączyć z bazami danych, tak? Niby są te aktory, to wszystko działa, jest super, ale gdzieś na końcu się podawało to JDBC, kropek, / Postgres i adres bazy danych. Generalnie wszystkie języki działające na JVM-ie jakby fajne nie były, jakby nie były przyjemniejsze w użyciu od Java, wykorzystują pewne Java'owe specyfikacje. Takie podstawowe, specyfikacja JDBC jest jedną z nich. Jakbyście nie mieli reaktywnych bibliotek, jakbyście nie mieli funkcyjnych języków, przychodzi na koniec JDBC 4.0 i mówi: ej, to ja, teraz musisz mnie używać, a ja jestem na przykład, nie jestem thread safe. I cały wasz system aktorowy idzie do piachu. Koledzy z Software Mila obecni na sali coś mogą o tym opowiedzieć kiedyś. Jest spoko. Jest spoko. Tak. Jest taka książka Depesze Michaela Hera. To jest historia. On był korespondentem wojennym w Wietnamie, a później z Coppolą zrobił Czas Apokalipsy. Było spoko. Okej. W ogóle zacznijmy od tego, czym są te systemy reaktywne. No uwaga, to nie jest, to co teraz będę mówił, to nie jest szkolenie z reaktywności, to nie jest prezentacja o reaktywności. To jest bardzo duży skrót. To jest taki skrót, taki serii maluch po wypadku, tak? Strefa zgniotu do silnika. To naprawdę to są 4 slajdy. Było sobie coś takiego jak Reactive Manifesto, ono powstało w 2013 roku. Siedli mądrzy ludzie wymyślili, że no, mamy taki pomysł, jakby tu zrobić te systemy komputerowe, systemy w ogóle informatyczne, żeby one działały sensowniej. Oni wymyślili 3 punkty w tym manifesto. Po roku spotkali się znowu i stwierdzili, że dołożą 4. I to, co znajdziecie na stronie reactivemanifesto.org, to jest wersja z 2014 roku, to jest wersja 2.0. Wiadomo, że wszystkie dobre produkty są od wersji 2.0. Przykładem jest baza danych Oracle. Nie było wersji 1.0. Nigdy. Zaczęli sprzedawać od 2.0. Okej, dobra. Systemy reaktywne mają takie 4 właściwości. Są responsive, tak? Czyli odpowiedź jest sprawna. Sprawna w takim ludzkim odczuciu. To znaczy, że nie odpalam, idę zrobić sobie kawę, odebrać dziecko z przedszkola, wysłać się do szkoły, kupić garnitur na bal naturalny,
przychodzi mi odpowiedź. Nie, to ma być sprawa odpowiedź. W takim ludzkim rozumieniu, tak? Czyli ona jest w ogóle. Dwa, przychodzi w określonym czasie. Tutaj taki mały haczyk, jak już znajdziecie w pisanie reaktywne, to bardzo często jest taki parametr jak timeout ustawiamy. I to jest taka podstawa. Ustawiajcie timeout, bo czasami odpowiedź nigdy nie ma zamiaru przyjść, a timeout właśnie daje nam tą responsywność. To gwarantuje to, że ta odpowiedź w końcu przyjdzie. Jakaś. A jaka? Zrozumiała. Nawet jeżeli jest błędna, nawet jeżeli tam są głupoty, jeżeli to jest 500, jeżeli to jest timeout, to ona jest zrozumiała dla człowieka w miarę. Czy jakoś łatwa do wytłumaczenia, łatwa do zrozumienia. Tak? To jest, mówię, to jest maluch ze strefą zdjęcia. Odsyłam do reakcji manifesto, tam jest to fajnie wytłumaczone. Do tego jeszcze całość musi być elastyczna, czyli komponenty, które są w naszym systemie, muszą się skalować. Najlepiej automatycznie. Czyli jeżeli mamy nasz system, to jest jakiś magiczny nadsystem nad nim, jakiś nadzorca, który sobie potrafi powiedzieć: o, dzisiaj mamy 30 września, nie, 29, tak? 29, jutro jest 30 września, bo już jest 1 października, to znaczy, że wszyscy leniwi studenci lat starszych będą dobijać się do USOS-a, żeby zapisać się na WF, tak? To trzeba tam podbić kilka instancji tego USOS-a, żeby tam trafili. To jest ta automatyzacja. Elastyczność oznacza i skalowalność oznacza też to, że te komponenty są w stanie przyjąć różnego rodzaju ruch. Nie tylko w górę, ale też w dół. Czasami mogą powiedzieć: OK, w sumie mamy jeden request na dobę, więc życie na podwójnym najwyższym tierze w Amazonie jest troszkę drogie. Tak? Fajnie by było nie obciążać karty kredytowej właściciela firmy takim rachunkiem, więc się złożę. Mówię, to jest uproszczenie. No i ten czwarty punkt, który dołożono na sam koniec, to jest właśnie message driven. Całość systemu gada ze sobą za pomocą bezstanowych wiadomości. Rozgłasza się, tak? Wysyła komunikaty, mówi cokolwiek. Nie ma twardych, sztywnych powiązań między komponentami. Nie ma sytuacji, w której jeden komponent woła drugi komponent i czeka na niego. Znaczy takiej sytuacji nie powinno być w idealnym świecie. Nie, on robi coś, wysyła informację. Ten drugi komponent wie, że OK, jesteśmy w takim, mamy taką informację, mamy taki stan systemu, stan świata, to ja zrobię moją małą rzecz i wyślę dalej. Troszeczkę taka sytuacja jak na linii produkcyjnej, tak? Że ja robię małą rzecz i przepycham. Troszeczkę nietypowe jak dla mnie, tak? Bo my byśmy chcieli tak. Zadać pytanie najlepiej mailem za 5, 5 i spokój. Szczególnie jeżeli kwestia jest drażliwa. A jak nam zależy, to wysyłamy to za 5, 9 rano i 5 po 9 już jest cześć. Dlaczego jeszcze nie ma odpowiedzi? Dobra. Ważna rzecz. Systemy reaktywne nie oznaczają reaktywnego programowania. To nie jest ze sobą równoważne. To nie są pojęcia równoważne. Przy czym nie da się zrobić systemów reaktywnych bez programowania reaktywnego. Da się zrobić system niereaktywny, programując reaktywnie. I ba, nawet to będzie działać. Będzie to przyjemne. Ale tego bez tego nie zrobicie. Znaczy da się, ale to jest... Musicie ogarnąć te wszystkie regułki samodzielnie. Najlepiej wziąć celofan reaktywny, zawinąć taki niereaktywny komponent i będzie dobrze. Razem z systemami reaktywnymi są jeszcze inne pojęcia, na przykład reaktywne strumienie danych. Reactive data streams, czyli coś, co mówi: OK, mamy jakieś dane, one będą się reaktywnie zachowywać. Reaktywnie, czyli jak? Czyli zgodnie z tymi regułami, które były wcześniej. Tak naprawdę wszystko sprowadza się w naszym przypadku do mechanizmu back pressure. To wie, z czym jest
mechanizm back pressure. Okej, 3-4 osoby. Bardzo dobrze. Mechanizm back pressure dla reszty, znowu w uproszczeniu, to jest taki mechanizm, w którym odbiorca mówi, ile jest w stanie zjeść. Tak? Trochę to przypomina mechanizm spotykany w knajpach takiego wielkiego baru sałatkowego, jakiegoś open baru, czy wielkiej dolewki, tak? Wiecie, ile będziecie w stanie zjeść, więc sobie tam dokładacie w miarę potrzeb i tyle jecie, tak? A jak się już zapchacie, to wychodzicie. Nie ma takiej sytuacji w Wiedźminie, w opowiadaniach chyba jest taka akcja, jak Jaskier mówi do karczmarza, że jak on żąda piwa, to ma być piwo, dopóki nie zacznie żądać wody. No to karczmarz może mu tam piwo donosić. Jaskier już dawno padnie, a ten będzie donosił to piwo, tak? To jak jedzenie u babci. O, dokładnie, jedzenie u babci to nie jest bakresie. Dokładnie, to jest przeciwieństwo. Back pressure to jest jedzenie w czasach studenckich. Masz ograniczenie budżetowe, musisz się zmieścić. Sorry. Jest to o tyle ważny mechanizm, że on troszeczkę też odwraca sposób, w jaki przygotowywane są dane. W normalnym świecie, jak macie bazę danych, na przykład jak wykonujecie jakiegoś takiego SQL-a, który zwraca wszystko, zwane select gwiazdka from tabela, i ta tabela jest wielka i wyślecie to do tej Javy, to widzimy out of memory bardzo szybko, tak? Mechanizm back pressure wam powie, ja mam tutaj tylko 100 rekordów na raz. W SQL-u jest taki mechanizm limitów i paging, tak? Chyba to jest najbliższe temu pomysłowi. Mechanizm stronnicowania. Oczywiście upraszczając znowu. To nie o to. Dobra. A tu DBC. No i teraz ktoś wymyślił, że ok, weźmy ten reaktywny pomysł na życie i zaaplikujmy go do ostatniej warstwy, która nie była reaktywna w Javie, która nie ma reaktywności, czyli do warstwy sterownika bazy danych. Bo tak. Reaktywna łebówka, w sensie między serwerem a UI-em jest, tak, jest React, jest RxJava i tak dalej. Jest RxJava chociażby, to mamy też reaktywną warstwę pośrednią, warstwę usług. Możemy to zrobić. No i przychodzi ten JDBC driver i mówi, a nie, nie będziesz reaktywny, bo tam jestem ja. JDBC. OK. RDBC to jest JDBC, okrojone JDBC. Ale na sterydach, żeby nie było. Ważna rzecz. Jak ktoś zna dobrze JDBC, to próg wejścia jest bardzo mały. Bo dużo, dużo, dużo rzeczy się powtarza i twórcy tej specyfikacji, w samej specyfikacji już na wstępie mówią, że oni chcieli zrobić coś, co jest podobne, co łatwo będzie zaimplementować, łatwo będzie się w tym odnaleźć. Więc wiele rzeczy, które już znacie, będzie działało w zbliżony sposób. Nie tak samo w zbliżony sposób. Są rzeczy, które działają praktycznie jeden do jednego. Bo inaczej się nie da. A może JDBC plus Reactive Wrapper, tak? Taki fajny pomysł, tak? Czemu by nie? Stronnicowanie i ogarnianie tego dekoracji. Jakiś taki, no, to jest dobre, prawda? I to jest mój pomysł na życie. Serio. Powiem wam dlaczego. Jeżeli. Znaczy wrócimy do tego tematu jeszcze później przy Springu. Generalnie nie róbcie jeżeli nie robicie od Greenfielda i chcecie sobie zrobić aplikację reaktywną, a nie macie aplikacji reaktywnej, to wprowadzenie RDBC na początku może was wprowadzić na niezłą minę. Zaczynanie od tej strony jest nieprzyjemne. Z prostej przyczyny, gdzieś trzeba wywołać tą metodę block last i samemu zacząć zarządzać wątkami, żeby zacząć zwracać się rezultaty do niereaktywnej części, czy to usługowej, czy webowej. Tak? Lepiej to zrobić od góry, a warstwę bazodanową zamknąć w WebRapper, jak już tam to wszystko działa dobrze, jak już rozumiecie, co tam się dzieje, to po prostu zamienić
interfejs. Warunek to nie może być rozsiane po całej aplikacji. Tak? Tutaj jest potrzebna jakaś taka warstwa separująca. Nie powiem, że abstrakcja, jakiś taki separator, coś, co was zabezpieczy przed zmianami w implementacji. Tak? Można. Nie do końca. Pamiętajcie, że jak to wybierzecie, to są jeszcze takie trzy rzeczy, z którymi będziecie musieli sobie poradzić. Pierwsza to jest obsługa błędów. Programowanie systemy reaktywne to bardzo fajnie ogarniają. On error jakikolwiek i to jest fajnie zrobione. W przypadku ArtuDBC to są, nie powiem, że cztery klasy na krzyż, ale generalnie resztę, Pecka załatwia przepakowywanie błędów. Tak? Tutaj sami musicie zrobić przepakowanie błędów w JDBC na błędy, jakieś błędy znaczące dla biznesu. Tak? W JDBC to już jest zrobione, bo tam ten mechanizm reaktywny to sobie przerzucisz, szczególnie w Springu to pani nie wie. A jak dostajesz tak serię w błędach, no bo jak dobrze wiemy w systemach, w programowaniu reaktywnym, jak dostajesz tak serię, to nie wiesz, co się z tobą dzieje i z systemem. Tutaj też. No, ty. Jedna rzecz, jako że tutaj będziesz miał w ArtuDBC, masz jedną fajną rzecz. Tam pod spodem jest błąd bazy danych. Jak masz dobrze zrobione logowanie, czyli cokolwiek logujesz, co ma tekst, jest to wyszukiwalne, nawet na zasadzie sedowania po tym, to jesteś w stanie przez jakieś błędy teksty, nie wiem, ora, coś tam, to wyszukać. Bo oni to fajnie zrobili, że to działa, tak? Że działają takie klasyczne, chamskie metody. Oczywiście te stack trace są takie, zresztą jak przygotowywałem, to co możemy później spróbować zrobić, głupi wątek typu naruszyć klucz główny tabeli, tak? Zobaczysz, jak wielki jest stack trace, a tam do błędu to są 3 dni, tak? Klasyczny. Klasyka, no. Ale powiem tak, one są czytelne, to dziwo. To jest dobre. Tutaj, jeżeli robicie JDBC samemu, to trzeba niestety tam coś trzeba nagrzebać. Druga rzecz to jest skalowalność, czyli to stronicowanie. No i tutaj się zaczyna pierwszy problem pod tytułem, czy twoja baza wspiera stronicowanie. Czy driver JDBC, którego używasz do twojej bazy, wspiera stronicowanie? Czy to stronicowanie jest wspierane z wersji na wersję w ten sam sposób? Spoko. Nie wiem. Ja używam przede wszystkim teraz Postgresa, jak się złożyło. I on wspiera stronicowanie. I on nie wspiera bajdowania argumentów, tylko nazwa. Ale wspiera stronicowanie. Całkiem fajnie. Dzisiaj zresztą jest, dzisiaj chyba jakoś się płaci, to jest 14 pokazuje. Więc wrócę do domu, będę czytał, co tam dorzucili w końcu. No i ostatnia rzecz, back pressure. Znowu to stronicowanie wraca, czy to w inny sposób. Tak? Czyli trzeba to zapytanie z tym limitem ręcznie narzędzić, tak? Czyli wraca pytanie, jak my będziemy rozpoznawać, jakie są nasze możliwości przyjmowania danych z bazy danych. My na tym polegaliśmy na początku naszego projektu. W momencie, kiedy zapytanie kręciło się 20-30 minut, wypluwało bardzo dużo danych i nasz serwer robił takie i wstawał na wszystko. Przynajmniej był resilient, tak? Złożył się, stał, powiedział, że oj, miałem awarię. Oj, nie wyszło. Potknął się i zajarał. Nic tu nie było. Dobra, zacznijmy od podstawy. Zakładam, że wszyscy znają podstawy JDBC. Takie podstawy. Tak? Kto nie zna podstaw JDBC? Czyli jeszcze ludzie się tego uczą. Nie wpadli w JP, a ze Spring Bootem. Oj, to tak wygląda. Tak naprawdę to jest JDBC, a to jest nasze połączenie, które nagle jest publisherem.
4 interfejsy istniejące w programowaniu reaktywnym w Java. 3 interfejsy i coś. Publisher, subscriber, subscription, coś jeszcze. I procesor, który jest teraz publisherem i subscriberem. Tak? Publisher produkuje dane, subscriber zapisuje się na dane, konsumuje te dane. Subscription to są te dane w uproszczeniu. To jest zapisanie się. No i procesor, który naraz produkuje i wyrzuca. Tak? Coś pośrodku. Reguła jest taka, że praktycznie wszystko w R2DBC jest publisherem. Tu jest pierwszy problem. Podstawowy. Jeżeli weźmiecie R2DBC tak gołe, ściągniecie sobie specyfikację, sterownik do waszej bazy danych, to nic z tym nie zrobicie. Bo nie macie implementacji tego. Trzeba wziąć jeszcze jakiegoś, nie wiem, Springa z ich fluxami, jakiegoś X-Java, to implementuje. Najzwyczajniej w świecie nie macie tej implementacji. Specyfikacja mówi, że my jesteśmy otwarci. Dajemy dużą swobodę w wyborze implementacji. I to jest niegłupie, bo programowanie reaktywne w Java nie jest wyspecyfikowane. Są reactive streams w Java 9, bodajże, czy Java 11. Dawno temu się pojawiły. Ale nie było nigdy takiej specyfikacji, takiego JSR-a, takiego na bogato, żeby ktoś mógł napisać książkę, ktoś inny napisał, stworzył bloga, wideokursy, zgodnie z tą specyfikacją, żeby dostał Java Championa za to, tak jak JPA na przykład, Java Championów, żeby wyszli na JPA, tak? Nie, fajnie, tak, zrobili na tym chłopaki świetny biznes. Tutaj przy reaktywnym tego tak nie było, to taki oddolny ruch powstał. No. Więc tutaj trzeba sobie coś podpiąć. Ja mam, zazwyczaj się podpina Springa, bo to w ogóle ze Springiem działa, więc najlepiej. A dlaczego to też trzeba mówić? Oczywiście nie na rzecz. To wszystko można zastąpić przez taki klasyczny URL. Tam zamiast JDBC się po prostu wstawia RDBC, trzeba podać username, hasło w URL-u. No to jest wiadomo. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wygląda, jak przejdziemy do tej części springowej. Dobra. Mamy nasze połączenie. Na przykład to mamy publishera, w którym jest połączenie. Który będzie nam publikował to połączenie. Pierwsza mina. Z tym nic nie zrobimy. Spójrzmy zatem nasze zapytanie. Flux. Ja użyłem fluxów. No, prezentacja jest ze Springiem, żeby było łatwiej, więc flux. Taka praktyczna uwaga, nie używajcie mono. Właśnie miałem spytać, czy można. Wiesz co, kwestia praktyczna. Z jednej przyczyny. Ludzie mówią, używajcie mono, kiedy w ogóle, czym się różni flux od mono? Mono to jest taki kontener na pojedyncze element. Flux to jest po prostu reaktywna lista. To jest mono, a tam za barem są skrzyneczki, to są flaksy. Tak? Bardzo proste. Flaks na piwo to jest skrzynka piwa. Mamy nasze połączenie. Dokładnie mamy to, czyli tego publishera. Tworzymy sobie z niego coś, flaksa. Mapujemy go. Create statement. All members to jest jakiś tam serek. Gwiazdka, front tabela. Te tabelki mam, cały chodzik będzie tam gdzieś wrzucony. Czy jest wrzucony na GitHuba? Podepnę go na GitHuba. Tworzymy statement, który sobie tam żyje i wywołujemy na nim execute, który tworzy, uwaga, publishera. Plasma, tak? Plasma. Kontener w kontener i bierze, nie tworzy nam listy w liście, tylko po prostu spłaszcza strukturę. Jeżeli mamy execute, to mamy R, czyli result, który
mapujemy, uwaga, wypada z niego znowu publisher. Ja tutaj używam Mondor Extractor, to jest oczywiście moja klasa. W rzeczywistości tutaj jest potrzebna bifunkcja na raw i raw metadata, jak w JDBC. To samo, dokładnie to samo jest w środku. Później biorę members ID, bloka zwykle będę sobie brał ostatnie members ID. Tutaj w kodzie, który jest w JU, mam tego trochę więcej, jakąś tam sumę wrzuciłem, żeby coś się działo, tak, żeby ten kodik miał trochę więcej życia. To nie są wszystkie metody, rozumiem. Tutaj jest jeszcze log, który wam powie, co w aktualnym elemencie jest. Tu jest chociażby reduce, który pozwala na redukcję tego strumienia danych, więc można działać. Jest limit, który wam powie, ale ja potrzebuję tylko 10 elementów. No rozumiem, tutaj tym all members wstawiłeś wszystko, ale ja potrzebuję tylko pierwszych 10. Fajna sprawa, prawda? Szczególnie jak baza danych nie wspiera limitu w zapytaniu, tak? Pozdrawiamy kolegów od Oracle. Oni takie dziwne rzeczy robią. Jest cache. I to jest chyba najciekawsza metoda, która wam skasuje wyniki. Wkurza was użytkownik, który ma F5, zróbcie mu cache'a. Timeout, ten taki kamień. Będzie to stało się to samo. Bardzo, bardzo przyspiesza życie. Nam uratowało skórę, bo przy pierwszym starcie aplikacji użytkownik się logował, pokazywaliśmy mu taki raport z pracy. Ten raport z pracy orał po naszej bazie danych. To były zapytania, które liczyły sumy, jakieś średnie i tak dalej. Bardzo, bardzo obciążające dla bazy danych zapytania. I one tak naprawdę, dopóki ten użytkownik nic nie zrobił, nie przyjął klienta, one, te wyniki nie były w żaden sposób zmieniane. Więc zrobiliśmy cache. I nam to wystarczyło. Żadnego cache'owania jakiegoś edge cache'a, żadnego cache'owania w bazie danych, żadnego redisa po środku. Nic, po prostu trochę więcej RAM-u. O ciupinkę. I było pięknie. I wszystko szybko działało. I klient był szczęśliwy, bo rano przychodził, odpalał kompa, szedł na kawę, wracał z kawą, tak szybko działało w jego odczuciu, a później szybko działało. Zwracało wyniki. Fajna rzecz. Dobra, zapytania są proste. Transakcje. I tu się zaczyna ciekawie. Nie wzdychaj tak ciężko. To jest ciekawie, ale mi ciężko. ASIC, tak? Czyli bierzemy znaczek LSD. Pas dla mas. Jak to było 20 lat temu, hasło wyborcze. Jednego kandydata na prezydenta. I lecimy. Kto zarządza? Pytanie. Kto może zarządzać transakcją w Javie? Taką bazą danową. Egzamin z JDBC. No zależy. Zależy od drivera. Bo jeżeli wywołuje się na połączeniu begin transaction, to specyfikacja mówi, że to jest tylko sugestia. To jest tylko sugestia. Driver może po swojej stronie rozpocząć transakcję, ale w bazie danych ta transakcja nie zostanie jeszcze rozpoczęta. To jest tylko znaczenie dla drivera, że całość operacji, które tu się będą działy, będzie musiała się zacząć od begin transaction po stronie bazy danych. Może być jednak na przykład tak, że używacie nie drivera typu TIN, bo Oracle sobie wymyślił, że będzie miał kilka różnych driverów, ma TIN i fan drivera. I tym takim grubym driverze on powie tak, ja widząc begin transaction wyślę tą informację do bazy danych i na tym połączeniu zacznie się transakcja po stronie bazy danych. Taki mały myk. Wtedy widzicie w tabeli jakiejś tam statystycznej, administracyjnej po stronie bazy danych, że macie transakcję na danym połączeniu. Tu trzeba niestety wziąć
specyfikację waszego drivera do bazy danych i przeczytać, kto to robi. Co to oznacza, że robicie? Co się dzieje w backend transakcji? Tak? To są specyfikacje, to jest prosta pisanie. Backend transakcji oznacza, że ktoś zaczyna transakcję. Kto? Sprawdź. Może to być driver, może to być baza danych. Może to być driver, może to być baza danych, to może też oznaczać, że driver po begin transaction w ogóle nic nie zrobi, wyśle informacje do bazy danych i się buje, nic się nie dzieje, ja nie mam żadnego wpisu o transakcji. Ale to wynika z natury tej sesji. Dobra, to jest praktycznie tak samo jak w JDBC. Z JDBC co wiem? Poziomy izolacji, zarządzanie transakcją, commit, rollback, set auto commit. Tak, czyli API jest jeden do jednego. Dołożono na poziomie specki save point, już tak oficjalnie. Save pointy są wspierane w bazach danych na krzyż. To są takie... W ogóle ktoś się spotkał z save pointami w bazach danych? Z milestone'ami. Z czym? Z milestone'em, czyli transakcja. Transakcja w transakcji takim... Rozpoczynam transakcję, wykonuję część operacji, robię taki save. Trochę tak jak przed walką z bossem. Robimy save'a i jedziemy dalej. Jak nas zabije, to taki quick save. Możemy się cofnąć do tego momentu bez anulowania całej transakcji. To musi wspierać baza danych. Jeżeli baza danych tego nie wspieramy, to przez przypadek w naszym kodzie wywołamy, to dostaniemy unsupported operation, exception. Ups! Zrobiłeś głupotę, ktoś ci zmienił driver do bazy danych. Szukając materiału do tej prezentacji, wnosiłem się na jeden przypadek, gdzie coś takiego się działo. Ludzie korzystali z Oracle, który miał w jakiejś tam komercyjnej wersji te save pointy zaimplementowane, dostępne i fajnie to działało, a do testów używali, uwaga, H2, które tego nie mamy. Driver jest przezroczysty, tak? Bo to mamy API. No tylko, że H2 nie wspiera tego. Więc komuś urwało coś na testach. Zobaczcie. Okej. Flags, connection. Mamy nasz connection, begin transaction. Zwraca wasz. To nam zwróci publishera, który jest void. Set autocommit zwróci nam voida. W dodatku, uwaga. Begin transaction w Postgresie w tym przypadku, bo ja tu Postgresa używam, powoduje, że trzeba ustawić autocommit w jakiś sposób. Ale to się gryzie. Nie gryzie się. Tu deklarujesz, że zaczynasz transakcję, tu mówisz, że ustawiasz autocommit. To po prostu jest sterownika czy bazy? To jest założenie. Po prostu wywołanie transakcji powoduje, że nie masz autocommita. Że ty mówisz, ja przejmuję stery, tak? Ja to robię tutaj z prostej przyczyny, nie chciałem, żeby ten kod się ciągnął, bo jest jeden mały myk. Skoro tu jest publisher void, to gdzie jest moja transakcja? No jest na connection, tak? Ale ja tu mam statement. Insert booking, tam coś wrzucamy sobie, prosty insert do bazy danych. Binding jest binding. I znowuż tutaj jest kolejna ciekawa. Binding, specyfikacji jest możliwy na dwa sposoby. Tak jak tutaj, tak jak znamy z prepared statement w JDBC, tutaj nie ma tego rozróżnienia na statement i prepared statement. I indeksowo możemy ustawiać parametry. Możemy też je ustawiać po nazwach. Czyli tutaj będzie string. Tak jak się ustawia w JPA, że masz dwukropki i tyle tylko, że twoja baza musi wspierać nazwy. To znaczy, uważaj, w Postgresie, bym mógł tu użyć na przykład, no, tam idzie numeracja parametrów od jedynki, więc bym miał $1, 2, 3, 4, stringa po kolei. To jest podróż, tak? To nie są nazwy, to jest wygodniejsze. Na przykład w Mali czy w MySQL mógłbym użyć dwukropek nad tych parametrów. W Microsoftie jest chyba zamiast dwukropka byłaby małpa. Świetna sprawa, tak? Twój kod jest tak przenośny. Wracamy do starych dobrych problemów z JDBC.
nieprzenośność kodu zapytań. Tutaj podniesiona na wyższy poziom. Dobra. Mamy connection, mamy statement. Read statement wraca nam. Statement mamy później execute. Flat map z liczbą zaktualizowanych rekordów. No i blok razy, żeby tam cokolwiek odczytać. Pamiętajcie, że jak nie ma tej linijki, jak się wam na subskrypcję nikt nie zapisze, to cała wasza robota jest nic nie warta. Jest warta tyle, ile czasu wpisaliście w Jira, że na to poświęciliście. Literalnie. To jest przeliczane na pieniądze. Bo to jest szara cyfra, to jest idealnie szybki kod. Robi nic. Znaczy, coś robi, o ile by go ktoś uruchomił. Więc to jest tak jak koledzy Haskellowcy zawsze się śmiali, że w Javie jak wiarbez konektor dobrze działał, to program zabawy nie ma prawa się uruchomić, tak? Bo powinno zjeść tą klasę main od razu, bo do niej nie ma referencji teoretycznie, tak? No to no zawsze odpowiedź powinna brzmieć, ale nasze programy przynajmniej się uruchamiają. Dobra, może nie działa, ale się uruchamia. Ale dobra, no bo jak jestem na autokomi, no zazwyczaj transakcje robimy po to, żeby kilka segmentów odpalić. A to ja to rozumiem, że no, komit będzie się po każdym zapytaniu. Tak. Tak. Niestety. No. Tutaj badamy dobre pytanie. Dobre pytanie, które nas wyróżnia na tle JDBC. Które, jak ja zacząłem rozumieć, jak to zmieścić w tym slajdzie, to stwierdziłem, jak wstawić autokomit. Okej. Dwa mechanizmy. Mechanizm numer jeden jest taki, że tak naprawdę tutaj mogę jeszcze dołożyć taką metodkę add na koniec. Ona zacznie mi budować batcha. Czyli będę miał ileś tych zapytań zbudowanego batcha. JDBC budowano batche explicitem, tak? Był jakiś tam batch, execute batch i tak dalej. Tutaj to jest wszystko zamknięte w statement, jako pojedynczy batch. To jest taki worek na dane po prostu, który przykrywa ci te wszystkie dziwne rzeczy. Jak robisz execute statement w tym przypadku, no to zrobi commit. No i teraz pytanie, jak jest usługa błędu, czy to się wywali, nie wywali i tak dalej. Jak się wywali, no to dostaniesz stack trace'a. Jeżeli masz error, no to przeżyjesz, jeżeli nie, no to wybuch. Problem polega na tym, że tu jest rozpoczęta transakcja. Zresztą, że tego autocomit nie ma. Tu masz to return C. On trafia tu. Tu w tym miejscu musisz w jakiś sposób dalej przekazywać to połączenie. Więc dlaczego ja się poddałem w pewnym momencie? Ponieważ zacząłem tutaj nie przekazywać w parze, czyli w parze ze statementem. Teraz pytanie. Jak działają tuple reaktywne? I tu się zaczyna jazda. Bo tuple reaktywne rozrutowują cię, rozdzielają ci przetwarzanie na dwa równoległe elementy, tak? Czyli zaczyna się i powstaje pytanie. Jeżeli ja zrobię execute statement, czyli załóżmy mamy connection i statement, cel jest, ja zrobię na drugim elemencie ale execute, w kolejnym kroku zrobię commit, tak? To kiedy ten commit się wywoła? Czy jak to execute się skończy? Czy od razu? I zrobekuje tak naprawdę transakcję, bo będzie w środku. Nie wszystko na przykład będzie jeszcze zapisane. No to jest trudno. Tu brzmi, zrobi, poczeka tego drugiego, aż się wszystko skończy. I połączenie będzie czyste. Dopiero je spróbuje zakomitować, zamknąć. Ale to zaczyna być skomplikowane. To powinno w momencie, kiedy execute się skończył, to jak działa to pod spodem, to jest dla nas też zaskakujące, bo może zwrócić wartość, a jeszcze coś się może dziać.
ale w momencie, kiedy zwrócił, więc jeżeli pod spodem to działa poprawnie, no to powinien po prostu po egzekucie zrobić commita. Powinien. Generalnie, jak się zaczynamy bawić w programowanie reaktywne i my mieliśmy, w projekcie mieliśmy z tym problem potężny, bo no, większość osób programowała zawsze w Javie, w Kotlinie, trochę osób programowało. Ja programowałem, ja przyszedłem do projektu wcześniej robiąc 2 lata w Elixirze, więc w języku czysto funkcyjnym naprawdę. Miałem ten troszeczkę mniejszy problem, ale programowanie reaktywne jest deklaratywne, tak samo jak SQL. Ja mówię, co ja chcę, żeby program zrobił, a nie jak. A Java jest imperatywna. A zarządzanie transakcjami znowu jest zawsze imperatywne. Tak naprawdę. Bo to ja mówię, kiedy zacząć i kiedy skończyć. To już, gdy te dwa światy zaczynają się tak mieszać, to zaczyna być, nie powiem, że trudne, ale zaczyna być uciążliwe. Zaczyna to być taki poziom, na którym trzeba sobie odpowiedzieć na jedno cholernie ważne pytanie. Czy kod ma być ładny, czy ma działać? Dlaczego cholera ja tak opolowałem przed tym Spring Bootem? Załóżmy, że to w jakiś sposób ten fragment z tą transakcją, bez tego set autocommit, którą udało nam się opanować, umiemy zamknąć transakcję, jesteśmy w domu. Zostały to nam ostatnia rzecz, czyli typy danych. Praktycznie tak jak w JDBC. Łącznie z tymi samymi problemami, które ma się w JDBC. Czyli mapowanie inta na numerika w Postgresie jest złe. To nie działa. Chyba, że robi się to ręcznie. Rzutując. To wtedy zadziała. Dobra. Co tu moje jeszcze mam? Obsługa błędów. RDBC Exception, które ma 4 podklasy. Jedna związana z połączeniem, jedna związana z gramatyką, jedna związana z błędami po stronie bazy danych i jeszcze jedna jakaś ogólna. Plus jeszcze 2 związane z safe pointami. Wszystko. To jest to samo w sobie, to przepakowuje wam błędy SQL-owe odpowiednio, tak żebyście tego nie musieli sami robić. OK. Spring Boot. Spring Data RDBC. Jest, działa. I na tym możemy zakończyć opisywanie Spring Boota. Serio. My zaczęliśmy nasz projekt w ten sposób, że wzięliśmy sobie Spring, jako że to był Greenfield. Przyszedł klient i powiedział, zróbcie nam jako konkurencji, my chcemy mieć takie same ikony. Dosłownie to była specyfikacja. My chcemy mieć takie same GUI jak u konkurencji, tylko z innym logo. No bo z naszego produktu korzystają resellerzy, którzy mają kilka takich firm jak nasza, bo oni sprzedają produkty różnych dostawców i po prostu jak to wszystko identycznie wygląda i identycznie działa, to czasami po prostu przez pomyłkę sprzedadzą coś naszego. A tak naprawdę my chcemy, żeby to jeszcze szybko działało, bo ci resellerzy sprzedają te produkty tych firm, u których szybko działa. Bo klient przychodzi do nich fizycznie po produkt i mówi, że no, proszę pana, za 10 minut mi się kończy bilet parkingowy, a ja za 5 minut chcę stąd wyjść. To nikt się nie będzie bujał z jakimś systemem, który 20 minut wam mieli start, tak? Ma być szybki. I ma wyglądać tak samo, żeby się ludzie nie bujili. Proste. Jako, że klient był mały w stosunku do tego większego konkurenta, z którego mogliśmy skopiować, więc my wzięliśmy Spring Boota. Działa. Czego nie robić? Znaczy, co jest? Po pierwsze, w Spring Boocie dostajecie wszystko to, co jest w Spring JDBC. Szablony, repozytoria, nie ma rest repozytoria, tylko że zwracają flaksy i mono zamiast list i obiektów, jest fajnie. Musi działać z reakcją webem. To jest must have. Dlaczego? No to teraz 3 rzeczy. Po pierwsze, wywalić Tomcat. Tomcat nie jest zły. Tomcat to jest naprawdę dojrzały soft, wymyślony w pewnym konkretnym celu, ale nie jest to reactive web. Netty.
Netty, pod spodem brak wpływie w Springy z Netty. Użymy, zaczęliśmy od Tomcata. Kolega siedział, spędził 2 tygodnie próbując skonfigurować Tomcata, żeby działał na reaktywnym. Da się. Tylko nie bierzemy Spring Boota, który działa na zasadzie konwencji i ukrywania konfiguracji, po to, żeby spędzać 2 tygodnie na konfigurowaniu czegoś, tak? Fuj. Nie używamy Tomcata. Nie. Bierzemy na tego. Jeżeli macie jakieś niereaktywne na przykład elementy, chcecie się przepiąć na reaktywne API w swojej aplikacji, to będzie działać. Netty sobie z tym poradzi, bo on no, taki niereaktywny soft też świetnie obsługuje, tak? Nie mieszać bezpośrednio z JPA. To za to coś takiego 2 tygodnie w kamieniołomie. Naprawdę, odkrycie, dlaczego nie działa wam aplikacja, dlaczego nie wstaje i krzyczy, że ono chce repozytorium, które przecież jest, nazywa się. Tak samo, ma ten interfejs. Dlaczego to? Szczególnie, że Spring ma te swoje magie, tak? Można trochę się śmiać, że tutaj Jarek na test powinien wpaść przed sufit i powiedzieć, nie używajcie Springa. Prawda jest taka, że 99% roboty w Springu Spring robi za nas, tak? To jest ok. Tutaj trzeba troszeczkę pokombinować z konfigurowaniem tego, co oznacza problemy, jak zwykle, tak? Nie konfigurować wątków zapałem. To jest podstawa programowania reaktywnego. Jeden przykład. Mamy 1000 pole połączeń, 1000 sztuk do bazy danych. Po stronie bazy danych ustawione 10 tysięcy połączeń. Wielki Postgres, który był tak naprawdę klastrem. No to spokojnie przyjmował. Ustawiliśmy wątki. Daliśmy naszemu mechanizmowi 500 wątków. Pytanie. Mamy pulę 1000 połączeń, mamy 500 wątków do dyspozycji, 48 rdzeni. Ile wątków na raz może działać? Maksymalnie. 83. Jeden. Serio, jeden. Jeżeli wpiszecie tak konfigurację, on będzie wam działał jeden. Dlaczego? No, bo tamta konfiguracja to jest tylko mockup. Oficjalna dokumentacja Spring Boota. W tamtej wersji, której... Tak, jest swoja konfiguracja, dlatego to jest mockup. Jak to ustawisz, ustawiamy wątek na jeden. Będzie w kolejnej wersji. Wykup subskrypcję, będzie więcej. My to zrobiliśmy, podpięliśmy się emission controller, popatrzyliśmy na to, podrapaliśmy się po głowach, a weźmy wam konfigurację, w ogóle. Michał, weź to za orem do kolegi. Co? O, zobacz, 30 na raz działa, będzie dobrze. Zakomentował, opisał, no, używałem później znalazł w dokumentacji, że rzeczywiście jest to mockup, bo my trafiliśmy na wersję Spring Boota, która dopiero ten reaktywny sterownik przyswajała. Ona była też w jakiejś wersji tam 0.9 coś. Nie wszystko chciało działać też. Ale to jest taka w ogóle podstawa reaktyw programming. Nie konfigurujcie wątków zapałowych. To, że ma się dużo rdzeni, nie znaczy, że możecie się z tym popisywać. Nie tak. Ok, z JPA, jak sobie poradzić z JPA. To się da zrobić. Da się, naprawdę, da się. Teraz wam pokażę. Podstawa, osobne pakiety. Całkowicie odizolujcie. Jeżeli możecie zrobić to na mikroserwisach, zróbcie osobne mikroserwisy. Ale przede wszystkim określcie, która część systemu jest za co odpowiedzialna. Czy JPA ma czytać dane, czy je zapisywać? Czy R2DBC ma je czytać, czy zapisywać? Jeżeli zaczniecie mieszać te dwie odpowiedzialności, to się może okazać, że macie problem. Problem, który będzie polegał na tym, że chociażby JPA nie będzie sobie aktualizowało swojego cache'a, intencji, tak? Szczególnie przy update'ach i będzie robić głupoty. Czyli jak masz CQRS, to możesz w lidzie zrobić reaktywny, żeby lepiej czytać.
osobne modele. Ważna rzecz, jeżeli macie wbite anotacje JPA, to niestety w Springu, szczególnie w Springu, to se nie da. Szczególnie, że nazewnictwo anotacji jest takie samo, więc widząc dwie anotacje table na klasie, należy uciekać. A po drodze jest jeszcze na przykład jakiś JSON, który też po swojemu się mapuje, tak? A do tego jeszcze na przykład ten Mapstrack, który jeszcze swoje anotacje dokłada. Na klasę z trzema polami macie 80 anotacji. A jednak. CQRS, tak? Separujemy odpowiedzialności. Moje doświadczenie mówi tak. Zapisy mogą być wolne. Nikt was za zapisy nie będzie ścigał. Naprawdę. Jeżeli już potrzebuje się mieć szybkie zapisy, to nie Java. Nie. Nie, Java nie służy do szybkiego zapisywania, nawet z JPC. JPA do zapisów, bo ono fajnie umie sobie to smakować, fajnie potrafi sprawdzić pewne rzeczy, fajnie potrafi zwalidować, fajnie potrafi zresztować. R2DBC do odczytów, które ze swej natury są ciężkie, które potrafią przytkać bazę danych, tak? Które w końcu potrafią zerzeć strasznej ilości pamięci. Randomowo, tak? Bo ktoś gdzieś zły filtr wpisał. Bo robi na przykład wyszukiwanie bazy danych i wpisał ABC. Tak? Mikroserwisy, tak jak wspominałem, to jest chyba najlepsze połączenie. Dwie osobne rzeczy będzie dobrze. Jak nie, to pamiętacie takie hasło? Tak. No to jest to. Dobra? Tu jest kodzik. A zanim przejdziemy, jeszcze szybciutko przejdziemy przez ten kod. Żebyście się nie trudno skupić. Tu jest to. Okej. Starter, Art, BBC, Example, bla bla bla. Ja używam Java 17, działa miodzio. Nie było problemu. Przynajmniej teoretycznie. Jakieś tam duperele, które się przydają. Ale jakbyś grę dla używał, to już nie. Nie wspierają na razie. Ja muszę w Grubin teraz w moim obecnym projekcie pisać. Kto to myśli? Wiesz co? Ja jestem na etapie, że w piątek na takim spotkaniu, co możemy zrobić lepiej w naszym projekcie, powiem, wyrzućmy Grubiego, weźmy, mamy interfejs do kompilatora Java w końcu. Rzeczy, które trzeba... Znaczy tak, to nas nie interesuje, bo to jest do JPA do przykładu. Starter data RDBC. Webflux, jeżeli chcemy mieć wszystko ładnie pięknie. RDBC Postgres. Postgres zwykły, bo jest JPA, Hypertank, bo jest JPA. A ten konektor do RDBC jest już w wersji większej niż 1, czy jeszcze nie? Wiesz co? A z ciekawości nawet sprawdzą. Znaczy mówisz mówisz o którym? O tym RTDBC nie wiem, czy ten główny, czy Postgres, bo pamiętam, że jakiś czas temu się tym bawiłem. Nie, to jest 8.8. Ten jest 8.8? To jest do Postgresa oczywiście. Znaczy, do konkretnych baz danych ścigasz konkretnych producentów. A, tak, ja podejrzewam, że to wszędzie jest poniżej jedynki. To jest poniżej jedynki. Ten będzie... No ten jest w 2.5.4, ale to jest kwestia tego, że no, idzie ze Spring Bootem. Ustaliliśmy numerację, bo to wygląda. Tak? Jeszcze tak chcę na libraries. O Boże, nie wiem, co tam jest. A tu DBC SPI jest 0.8.5, Postgres pool jest 0.8.7, więc to jeszcze nie jest takie jak kurwy. Tak? Ten pool to jest connection pool? Czy... Tak, to jest pooling. Ja to wywaliłem. Bo pooling generalnie, connection pool jest obsługiwany, to się konfiguruje, ale to jest osobna biblioteka na tej zasadzie. Działa z standardowymi, tam i tak No działa jak działa. Jak się wkręcisz na winę, to twoja wina, tak? Nie, znaczy,
działa, tak? Tylko, że może się zdarzyć, że coś nie działa, nikt ci nie przyjdzie i nie da gwarancji, że... Okej, to są zależności... Baza danych. Moja baza danych bardzo prosta, jacyś tam membersi, jakieś facilities, jakieś... O, to się zbawiło. Czyli to się nie wciągnęło. Okej, będzie będzie dobrze. Mamy jakieś tam... Może jak to się nazywa? Rezerwacje. Okej, od... Nie. Testów w ogóle w tym kodzie nie ma, więc nie idzie. Application properties. I tak, to jest ten szalony URL, o którym wspominałem. Niczym się nie różni od innych. Username, hasło, tyle. Tutaj jest część potrzebna do JPA. Tyle. Teraz tak. Wersja NodeSpring. To jest ten kod, który widzieliśmy na ja od razu mówię, że ja tego kodu nie odpalałem jeszcze. Teoretycznie mógłbym użyć tych nazw po prostu tutaj z kropkami, ale tylko na niektórych bazach danych. Fajna, przenośna feature SQL-a, nigdzie nie jest wyspecyfikowany, więc nie jest przenośny. Ej, no odpal się. Nie lubię go, ale wiecie co, to jest... Dobra, coś tam porobię. Okej, coś tu domyślę, że kursja, on tutaj to zrobił, odpalił, zarodował, że coś zrobił. Spróbujmy zrobić jedną rzecz. Ja mu tu powiem, co ja mu zrobię tak, że ja mu wstawię tutaj jako parametr minus 1, bo tam jest kluczowcy i on powinien się teraz wykopytnąć. Chyba, że coś to nie pykło. Co też jest możliwe. Ten linijankar sobie polata. O, jest. Mamy to. Więc tak, stack trace, jak widać, jest w naszej prostej aplikacji jest troszkę bogatszy niż zazwyczaj. To są flaksy. Na koniec, o, to jest nasz
teraz rozwijmy, żeby na bogato było, lecimy. No, a to jest tak naprawdę nasza informacja, że coś się wywaliło, a informacja, co się wywaliło, no to jest tutaj, w pierwszej linijce, tak? Więc to jest fajne. Jak wiesz, czego szukać, to znaczy podejrzewam, że to, znaczy to jest numer błędu Postgresa, tak, no, albo jakiś coś w tym stylu, tak? W przypadku oraka wystarczy się zapiąć się na jakieś ora coś tam. I to będzie śmigło. Nie wiem, MySQL nie używam, nie wiem, nie znam się. Też mam go oddzielny. No. To niech sobie tam śmiga. Ale to nie jest istotne. To sobie śmiga. Jak widzicie, trochę tego kodziku trzeba napisać, bo ja wolę jednak. Member extractor. No. Flashbacki z JDBC ja mam oczywiście, tak? I to już jest zrąbokowane, więc mamy tego buildera. To samo member, niech was nie zwiedzie to, to są... A tu abstract, by ci się nie przydał? No, wiesz co, nie chciałem się... Przydałby się przydałby tylko... Przydałby się chyba, nie? A czy by zadziałał? No, bo by zadziałał. Zadziałał. Tylko, że po prostu szkoda na to czasu. W dużym projekcie ok, to jest po prostu siadasz człowieka, mówisz mu przygotuj nam regułę, według której będziemy się będziemy te termiki wybierać, spacerowywać. Tutaj lepiej, no szybciej idzie napisać to z ręki. Szczególnie, że Mapstrack ma swoje fochy i mam wrażenie, że on bardzo dużo kodu dookoła. Dobra, już tutaj to jest member, on ma tutaj jakieś te swoje śmieci. Jak my już tutaj, uwaga, te wszystkie anotacje to są ze Springa, anotacje to dla value i dwóch liderów, tak? To jest wszystko ze Springa. Jak już jesteśmy przy Springu, to rzućmy okienka, że to tam akta, nic nie ma oczywiście. Konfiguracja ArtBC, mówimy tylko gdzie szukać śmieci, no i musimy te repozytoria odpalić. Uwaga, tego nie umieszczamy przy głównym nejapce, bo on zacznie mówić. On zacznie wam mówić, że nie ma tego, nie ma repozytoriów. On binów nie znajdzie. No skupienie. Jak macie z JPA w projekcie, to on zacznie mówić. Okej. Kontroler jest taki reactive. Tutaj akurat jest flaksa, zwraca, a repozytorium, no to repozytorium jest ArtBC repozytorium, tak? Możemy używać szablonów, tak jak wspomniałem. Tutaj możemy zdefiniować query, też zadziała. Nic więcej. W modelu mamy akurat tylko tego membera, kolumny, tabele. Jak używamy szablonów, pięknie to wszystko działa. Jedna ważna rzecz, uwaga. Model z Spring Data Relational nie potrafią się ładnie przemapowywać. Tak? Czy nie zrobicie czegoś takiego jak w JPA, że jakoś automagicznie wam na przykład wypluje jakieś fajne drzewo? To trzeba jednak usiąść i ręcznie narzeźbić. W dodatku, te modele, których tutaj będziecie używać tak w rzeczywistości, to niech to będą projekcje waszych danych. Nie używajcie modeli 1:1, tak? Napiszcie tego SQL-a, sprawdźcie, co wy tam chcecie z tego SQL-a wypuść. Zweryfikujcie, czy to działa i napiszcie do niego projekcję, taką płaską klasę, tak? Nie klejcie tych klas wielu. I wtedy Mapstrack świetnie to łyknie, tak? Bo Mapstrack potrafi zbudować hierarchię obiektów, ale to zaczyna być not good. Dobra, gdzie to jest trochę większy taka. Ponieważ tak, repozytorium to repozytorium, kontroler to tutaj mamy akurat listę, działa, ale konfiguracja have fun. Trzeba ręcznie wszystko skonfigurować. Pomimo tego, że jest w propertiesach używane. One zostaną tylko użyte jako źródło danych do ręcznej konfiguracji, bo Spring tego nie potrafi już w tym momencie skonfigurować.
Sorry. Ale to dlatego, że masz jakby... Pierwsza rzecz. Ty, tak? Czy... To? Mówię mu, że to jest w tym pakiecie, tak? O, w tym momencie, okej. Okay. I on sobie jeszcze z tym poradzi, jeżeli by tego artudyfisy nie było. Ale niestety ono jest. I on już ma dwie konfiguracje Spring Data w tym układzie. I on się wyłącza. I on łyknie, z jakiegoś powodu on łyka artudyfisy z pierwsze zawsze. Na tym polega problem, tak? LTD scan, no to sobie tam podaję pakiet, komponent scan, żeby znalazł na nasze repozytoria JPA, bo bez tego on nie znajdzie tych repozytoriów, pomimo tego, że tu jest configuration. No i trzeba mu ręcznie powiedzieć, że słuchaj, ale włącz jakieś zarządzanie transakcjami. Jak tego nie zrobimy, nie damy tego też, wina na dole, to przy starcie on powie, że nie mogę znaleźć bina Entity Manager Factory. I w tym momencie zaczynacie się zastanawiać, dlaczego to nie działa. Tak? Ale z jakiej przyczyny nie masz tego bina? Bo to jest podstawowy bin. On istnieje, tak? Dobra. Dlaczego? Bo jest jakiś konflikt, bo po prostu nie widzi tej konfiguracji z application problem. Trzeba ją ręcznie ją trzeba podać. Ja mam takie, my w to nie wgłębialiśmy się już, jak to zrobić. Ja mam takie podejrzenie, troszeczkę, że nie chcę wam teraz zamotać. Że on niby jest tutaj screening RTDPC, ale one nie widać, one najprawdopodobniej to próbuje rozwinąć do jakiegoś screening data source, coś tam pod spodem, tą pierwszą unikę. To już mu zaczyna się gryźć z tym screening data source tutaj. Nie wiem dlaczego, to jest moje gdybanie. Zapłaćcie mi stawkę moją godzinową na najbliższe 3 miesiące, to ja wam ten problem znajdę. Dlaczego to się nie dzieje? Ja będę miał z tego przyjemność. No bo nikt nie chciał chyba raz zapłacić. Za jej rozwiązać, nie budzać. No. Ja też nie będę. Dobra. Teksy, nie wiem, tej kodzik będzie tu. Jakieś pytania? Ja mam pytanie. Bo chcieliście to zrobić reaktywnie. Tak. To czemu nie użyliście, nie zadesignowaliście sobie modelu bazodanowego tak, żeby użyć czegoś, co jest more reactive friendly, jakiegoś Mongosa czy czegoś? No bo z tego co wiem, te NoSQL mają lepsze wsparcie dla reaktywnych, w reaktywnych systemach i nie ma takich problemów jak z SQL. Zresztą źródłem nasze. To był nasz pomysł. Poszliśmy do klienta, klient powiedział, słuchajcie, tam jest Postgres i tam jest Redis. Wybierzcie sobie. Wiesz, ja bym osobiście w ogóle cały nasz problem wziął się, w ogóle cały projekt był miał fenomenalnie zrobioną analizę wstępną, bo analiza wstępna brzmiała tak, zrobi się to na trzech widokach w SQL. Bo dane były gotowe tylko w innej bazie danych. My to chcieliśmy przepchnąć sobie do naszej bazy danych za pomocą po prostu SQL-a i brać te dane. Będą trzy widoki, będzie szybko, tak? Dalsza analiza pokazała, że to nie są trzy widoki i że to nie jest szybko. Skończyło się na tym, że musieliśmy zrobić kawkę z konektorami z DBSU. Kopiowaliśmy dane live z jednej bazy do drugiej, live liczyliśmy statystyki i tak dalej. Ja też bym przytulił Mongo, bo produkt był taki, to co sprzedawał klient, miał naturę dokumentową, tak? Po wygenerowaniu umowy z klientem praktycznie nikt nie miał prawa tego zmienić, tak? Nawet
nawet płatności, mogło słynieć z tego, że nie obsługuje płatności dobrze, też były tylko wpisem księgowym na takiej zasadzie, że był identyfikator płatności i ktoś potem się odwoływał do systemu księgowego firmy. No ale to z korporacjami nie zawsze przeskoczy. Tak? Polecałbyś tego używać na produkcji? Tak. To jest na tyle, powiem ci tak, to jest na tyle dojrzałe już, że jeżeli chcesz, jeżeli szukasz tego ostatniego elementu reaktywnego, spróbuj z tym. Tak? Jeżeli robisz Greenfielda, to na pewno. Przygotuj się na to, że będą fuck-upy, ale wolę fuck-upy z R2DPC i na przykład szukanie, dlaczego coś się wysypało w reactive i tutaj szukanie problemów, niż na przykład szukanie we własnym kodzie, który brakuje jakiegoś sterowni JDBC i tak naprawdę nie wiem, dlaczego to się wysypało. To jest na tyle fajne, na tyle dojrzałe, że tam dużych problemów nie będzie. Poza tym to jest maleńkie. Ale żeby też był, żeby ten reader, czyli ta wersja query, ta część aplikacji była reaktywna, no to też musisz sprawić, że aplikacja będzie czytać reaktywnie, nie? Że cała aplikacja będzie, więc to nie jest tylko tak, że tylko baskę sobie zmienimy, tylko że w ogóle no musimy to zrobić pod to wszystko się przygotować, tak, nie? Więc tak, koszt tego może być... Koszt może w ogóle znaczy. Jeżeli chcesz, masz aplikację, która jest niereaktywna, chcesz ją zamienić na reaktywną, zacznij od GUI. Dlaczego? Bo tam jest najprościej. Paradoksalnie tam jest najprościej. Bo bierzesz Spring Boota, wyrzucasz weba, zaś reaktyw weba. Tyle starczy. Bo całe API zostaje takie samo, bo reaktyw web sobie ze zwykłym kodem poradzi. Krok numer dwa. Nowe funkcjonalności zaczynasz przepisywać na funkcjonalności reaktywne i ucz się tej reaktywności. Najzwyczajniej w świecie, jeżeli nie znasz, ucz się reaktywności w tym momencie. Stare, w miarę możliwości, w miarę zasobów, bo to też się rozbija o zasoby. Poza tym Netflix Point sławetny i próg wejścia w reaktyw. Baza danych na samym końcu. Jeżeli zaczynasz od zera, masz Greenfielda, bierzesz cały stos od razu reaktywny. Nie bawisz się w jakieś mieszanki, bo my zaczęliśmy od mieszanki tak naprawdę, bo były te sławetne trzy widoki na bazie danych. W ogóle łączenie się z tamtą bazą na Returnie. Po czym przyszedł od nich deweloper i powiedział, chłopaki, jesteście nam bazę danych. Co wy tam robicie? No to wasze widoki są, przecież to by tylko czytali. Wiecie, że tam jest terabajt danych do przeczytania? Nie wiem. No cóż, no tak się dzieje. Więc to jest kwestia też tego, z jakiego punktu startuje. Tak? Na pewno zaczynanie, zróbmy reaktywne JDBC, reaktywną bazę danych, z niereaktywnym frontem. To jest takie coś, że w pewnym momencie wołasz, a teraz robimy blok. No i wątek wisi. Ktoś zapomniał dodać timeout. Wątek wisi. Użytkownik dawno już zamknął przeglądarkę, wątek wisi. Bo się zablokował w tym reaktywnym czymś, tak? Bo coś tam nie poszło. No wisi. I szczególnie jak masz tą kata, który średnio potrafi sobie zarządzać wątkami, tak średnio reaktywnie potrafi sobie poradzić z wątkami, to po kilku takich akcjach masz problem z tworzeniem nowych wątków. I jest na przykład IO Exception pod Unixem. Bo nie można stworzyć nowego wątku. Bo ustawiłeś w konfiguracji, żeby było dużo wątków, bo coś tych wątków brakowało, ale nie było obciążenia, więc skończyłeś pulę. Takie proste naprawianie nie rzeczy. I nagle urwało nogę. Przed, wiesz, spotknął się, wywrócił, zapijarał się tam. Nie, tam fajna zabawka. I tak naprawdę, bo ty to jest w ogóle specyficzny przypadek. Bo wy już tą reaktywność robicie. Wy ją robicie. I dla was to przejście to jest po prostu ostatnia cegiełka gdzieś tam na dole. Ten fundament trzeba wyjąć, włożyć reaktywność. Będzie w życiu łatwiej. No chyba, że korzystasz z specyficznych elementów JDBC, tak? No to wtedy, sorry, trzeba trochę więcej się dać.
No i no nie działa to od klasowy. Ja przygotowywałem tę prezentację, tak sobie siedziałem i myślałem, co by trzeba było napisać, żeby JPA, zrobić takie reactive JPA. Ale tak zacząłem o tym myśleć, zacząłem na rękę patrzeć. Ja od niedawna noszę okulary, ze względu na to, że no, praca z monitorem po 30 lat zrobiłam swoje. Wziąłem okulary, popatrzyłem jeszcze raz, stwierdziłem, dołożyłem, popatrzyłem. Ja tego nie widzę. Da się to zrobić, tylko to znowu oznacza, że trzeba spędzić ileś czasu na to, trochę kombinować, trochę pomyśleć, trochę się tym pobawić. Da się najprawdopodobniej zrobić Reactive JPA? No, bardzo. Piwo dla tego, który to wymyśli. Wymyśli nie jak to zrobić, tylko dla tego, który to zrobi. O! I drugie piwo, jeżeli czeka na do tego, żeby wepchnęli to jako specyfikację. JPA 3.0. Jak? JPA! No. Bardzo dobre bez alkoholu. Polecam. Dobra, to ja dziękuję. My coś losujemy?